Witamy serdecznie na konferencji prasowej po dzisiejszym spotkaniu. O pierwszy komentarz poprosimy trenera ekipy gości. No, gratuluję zwycięstwa trenerowi. Na pewno zawsze tutaj w Sosnowcu jest ciężki teren. Bardzo dobre boisko, szybka płyta. Natomiast ja chciałbym podziękować tym młodym chłopcom. Duży szacunek im się dzisiaj należy, bo naprawdę dopóki mogli, realizowali wszystkie założenia. Szkoda, jeszcze doświadczenia brakło i dostajemy dwie bramki ze stałych fragmentów gry. Mieliśmy dzisiaj również bardzo groźne ze stałych fragmenty gry. Ja już odczuwam u przeciwników taki strach przed tą naszą ciufcią, ale temu jest ciężko zapobiec, jeżeli kryje się jeden na jeden, mieliśmy z tego sytuację. Szkoda, że Szymek się pomylił przy drugim rzucie karnym, bo byłoby to zwieńczenie i nagroda za tą ciężką pracę w tym spotkaniu tym młodym chłopcom i ten remis byłby dużym sukcesem dla nich. Bardzo żałuję, ale niestety przegraliśmy spotkanie i ja będę starał się tych moich piłkarzy przekonać do tego, że to ma być dla nich impuls, że przy ciężkiej pracy można się przeciwstawić każdemu. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Oczywiście, jeżeli chodzi o mecz, to rzeczywiście drużyna Zawiszy przyjechała w odmłodzonym składzie, ale stawiła bardzo trudne warunki. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać i wiedzieliśmy, jak ten mecz będzie wyglądał. Jeżeli można powiedzieć, że w pierwszej połowie, a zwłaszcza w pierwszych 20-30 minutach dominowaliśmy, w tym okresie strzeliliśmy dwie bramki, to reszta meczu to już mecz się troszkę wyrównał. Zawisza stwarzała sytuację, strzeliła bramkę, no i z tych całych fragmentów była bardzo groźna. Doświadczenie naszych zawodników pozwoliło nam na dowiezienie tego zwycięstwa do końca i jest to takie zwieńczenie tego sezonu, bo z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy pracowali w tym sezonie na sukces Zagłębia, którym jest trzecie miejsce, bo jako Beniaminek rok temu pewnie nikt z nas nie marzył o tym, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. Oczywiście życie pewne plany weryfikuje i po znakomitej jesieni oczekiwania były ogromne. Tym niemniej, tak jak mówię, koniec sezonu pokazał, że w tej drużynie tkwi ogromny potencjał i kilka zmian kosmetycznych pozwoli na to, żeby drużyna dalej funkcjonowała na tak wysokim poziomie. Tutaj dziękuję bardzo za cały sezon. Zagłębie Sosnowiec pokazało się z dobrej strony w tym sezonie. Dziękuję.